Witam ponownie, Tomasz Sakiewicz, Polityczna Kawa. Mówiliśmy dużo o wolności słowa, o naszym nowym komunikatorze społecznym albikla.com. Już prezentujemy jego na naszych portalach, jego logo. Od środy każdy będzie mógł w nim uczestniczyć. Pana ministra Zbigniewa Gryglasa też zapraszamy do naszego portalu społecznościowego. Liczymy, że będzie częstym i chętnie odwiedzającym. Wiem, że znane osoby już zadeklarowały chęć uczestniczenia w tym. Skromnie na razie, pewnie wiele funkcji jeszcze będziemy powoli uruchamiać, ale taka jest potrzeba. Kiedy cenzurują nas, trzeba odpowiedzieć na cenzurę. No zobaczymy, jak długo uda nam się to rozwijać, jaka będzie reakcja. No ale kluby Gazety Polskiej już wielokrotnie broniły wolności słowa i w taki czy inny sposób będziemy się komunikować. Panie ministrze, chciałem teraz chwilę porozmawiać o tym, co dzieje się wokół kryzysu i pomocy dla przedsiębiorców. Przepraszam, panie redaktorze, słowo komentarza. Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Oczywiście przyjmuję z wielką przyjemnością. Jak państwo wiedzą, jestem dosyć aktywny w mediach społecznościowych, więc przyjmuję tą inicjatywę z taką nadzieją na zwiększenie pluralizmu w tychże mediach. Cieszę się z tej rozmowy, którą słyszałem polityków, zarówno pani poseł Ścigaj, jak też i pan poseł Bortniczuk zadeklarowali taką wolę ponadpartyjnej współpracy na rzecz wolności w internecie, bo rzeczywiście myślę, że wszystkich nas zaniepokoiło to, co się stało w wielkim świecie. Myślę o zablokowaniu konta pana prezydenta Trumpa, ale także w tym świecie bliższym nam. Myślę o tej blokadzie konta na Facebooku, które dotyczyło inicjatywy Trójmorza. To nas także już tak bardzo, bardzo osobiście dotknęło. Rzeczywiście nie wspomniałem o tym przykładzie, ale blokowane są różne inicjatywy, które mają się nijak do tego, co dzieje się wokół wyborów w Stanach. Po prostu ktoś decyduje za nas, co powinniśmy czytać, co nie. Musimy się przed tym bronić. Ale teraz chwilę jeszcze o tej pomocy dla przedsiębiorców. Panie ministrze, no, mamy próby organizowania buntu nawet przedsiębiorców. Wprawdzie osoby, które organizują, jak się im przyjrzeć, no to mają bardzo często mało wspólnego z przedsiębiorcami, a bardzo dużo z takim lobby prorosyjskim. Natomiast no, cierpienie, uczucie no, straty jest realne. No, ludzie bankrutują, ludzie tracą swoje biznesy, pomijając te wszystkie niedogodności. No, ja sam się denerwuję, jak muszę tą maseczkę zakładać. Przeszedłem COVID, ale zakładam, żeby nie demoralizować kolegów. Chociaż wiem, że ani nie jestem zakaźny w tej chwili, no bo jeszcze mam przeciwciała. No ale co zrobić? Natomiast co można zrobić dla tych restauratorów, właścicieli zjazdów narciarskich, hotelarzy? No to są polskie firmy, które ciężko pracowały na majątek swojego życia i teraz go tracą, tak? I są bardzo zagrożone. Ja się nie dziwię, że oni czują się zagrożeni. Co możemy zrobić w tej chwili dla nich? Panie redaktorze, szanowni państwo, sytuacja, z jaką mamy do czynienia obecnie, jest bez precedensu. No, ale chcę podkreślić, że tym priorytetem zupełnym rządu Rzeczypospolitej, jak też i wielu innych rządów państw, jest walka o życie i zdrowie obywateli. Walka o życie i zdrowie Polaków to jest coś, co jest dzisiaj absolutnym priorytetem. My już troszkę zapominamy o tych falach pandemii, które no, nas dotknęły. Były dwie takie fale. Przypomnę, że w tej fali jesiennej, w listopadzie, no, zbliżaliśmy się już do 30 tysięcy zachorowań dziennie. Ten wskaźnik śmiertelności był także bardzo, bardzo wysoki. Wciąż grozi nam ta fala, choć dzisiaj te wskaźniki są trochę bardziej optymistyczne. Eksperci mówią, że ta walka z pandemią przypomina takie dwa działania. Pierwsze to jest takie mocne uderzenie i to jest lockdown, który w wielu krajach jest stosowany, a drugie to taki taniec, czyli stosowanie na przemian różnych instrumentów. My jesteśmy w tej chwili w fazie tego
tego tańca, no zdecydowaliśmy się na taki bardzo odważny ruch jako rząd i dopuszczenie do ponownego otwarcia szkół dla tych najmniejszych uczniów klas 1-3 przy wszelkich takich rygorach bezpieczeństwa. Nauczyciele zostali przebadani tak, żeby no, nie stwarzać zagrożenia dla dzieci, na siebie nawzajem, także dla naszych rodzin. Wierzę, że to będzie taki krok w kierunku normalności, że za tym pójdą kolejne działania, że będziemy mogli otwierać powoli także inne działy naszej gospodarki, bo to jest niezwykle istotne. Ja rozumiem bardzo przedsiębiorców. Sam byłem przez parę lat przedsiębiorcą. Rozumiem przedsiębiorców bardzo mocno, ich obawy o funkcjonowanie firm, o takie zwykłe podstawy egzystencji. No ale rząd zrobił bardzo wiele. Ta akcja pomocy przedsiębiorcom jest bezprecedensowa jak na nasze możliwości. No wciąż pamiętam. Od poniedziałku mają być pieniądze na kontach. Kto te pieniądze może dostać? Panie redaktorze, ta kolejna tarcza, którą przygotowaliśmy, to w sumie ponad 20 miliardów złotych i tą tarczą objęte są przede wszystkim te branże, które ucierpiały najmocniej. Wykaz tych branż jest szeroki, to jest 45 branż takich katalogów działalności zgodnie z polską klasyfikacją działalności, ale przede wszystkim chodzi tu o te branże, o których pan wspomniał, turystyczną, restauracje, hotele. To są dzisiaj te biznesy, które ucierpiały najbardziej i rzeczywiście to są w przeważającej większości takie przedsiębiorstwa, które są w polskich rękach, co rzeczywiście jest dla nas niezwykle istotne, bo chcemy tą pomoc adresować przede wszystkim do polskich małych i średnich przedsiębiorstw. One są podstawą każdej gospodarki i także naszej gospodarki tutaj nad Wisłą. Te środki są duże, one mają w zamyśle pokryć te koszty stałe, które przedsiębiorstwa ponoszą no, niezależnie od skali sprzedaży. Kilka dni temu rozmawiałem z jednym z restauratorów, powiedział mi tak, że robi wszystko, żeby sprzedawać te dania na wynos, ale to jest najwyżej 10% obrotów tych, które ma w normalnym okresie, no a musi ponosić 100% kosztów stałych utrzymania, takich jak czynsz dzierżawny czy inne kwestie. Więc tutaj wychodzimy z taką pomocą. Raz jeszcze podkreślę, jak na skalę, jak na możliwości naszego państwa, to jest pomoc olbrzymia. Wierzę, że ona umożliwi przetrwanie tych najtrudniejszych momentów do tej chwili, kiedy będziemy mogli ponownie otwierać gospodarkę tak bardzo odpowiedzialnie. No, apeluję do wszystkich państwa. Naprawdę no, musimy tego roku zrezygnować z tych nart. Ja także bardzo lubię narty, ale w tym roku... Ale myśli pan, że w połowie lutego na przykład, bo sezon narciarski trwa do kwietnia. W Polsce on się przedłuża i zresztą ta spóźniona zima, która może trochę potrzymać nawet, a kiedy jak już śnieg raz spadnie w górach i ściśnie, to wiemy, że to już tam daje pewne możliwości. To myśli pan, że tak gdzieś od połowy lutego, jak trochę więcej będzie ludzi zaszczepionych, to nie będzie możliwości otworzenia przynajmniej samych stoków, bez hoteli? Ja myślę, że tak, bo już te pierwsze próby otwarcia zjazdów pokazały, że no można zastosować takie środki bezpieczeństwa, by rzeczywiście zminimalizować ryzyko zakażenia. No na wolnym powietrzu zakażamy się na pewno trudniej niż w pomieszczeniach, więc myślę, że możemy przygotować takie regulacje we współpracy z przedsiębiorcami, żeby móc powoli otwierać także te przedsiębiorstwa, te usługi, no bo ta branża rzeczywiście żyje cały rok ze sprzedaży usług, które świadczy no, w kilku miesiącach zimowych, więc rzeczywiście będzie im niesłychanie trudno odrobić te zaległości. Proszę Państwa, wszyscy mamy olbrzymią nadzieję, że w szczególności szczepienia, na których w tej chwili koncentruje się rząd, to jest takie
priorytetowe zadanie. Ja na każdym z zespołów kryzysowych, rządowych, na którym uczestniczę, słyszę o tym, jak, z jaką troską pan premier podchodzi do kwestii szczepień. No i te szczepienia mają nas trwale zabezpieczyć przed pandemią i umożliwić powrót do normalnego życia, za którym tęsknią nie tylko przedsiębiorcy, ale my wszyscy tęsknimy. No każdy by z nas poszedł do restauracji, ale nasza tam niewygoda, że sobie musimy zjeść w domu, czy zamówić na wynos, to jest nic w porównaniu z tym, co przeżywają właściciele tych drobnych firm, którzy po prostu tracą często wielopokoleniowy majątek. Przeżyli komunę, przeżyli trzecią RP, która ich nie rozpieszczała. No i teraz niszczy ich kryzys związany z koronawirusem. Ja myślę, że taki gest solidarności, kiedy już odpuści ten kryzys, czyli wyjechać w Polsce na wczasy, nie za granicę. Ja już sobie takie postanowienie zrobiłem, że będę wydawał w Polsce tylko pieniądze, że pójść do restauracji, może ten raz więcej, tak, ale żeby odbudować ten kapitał narodowy, szczególnie wobec tych restauratorów, którzy zachowali się przyzwoicie, no bo jeżeli ktoś bojkotuje, oszukuje, no to ja też już nie mam żadnych wyrzutów sumienia wobec niego. Ale ci, którzy się zachowali przyzwoicie, to myślę, że powinno nas stać i taką akcję powinniśmy uruchomić. Pójdź do polskiej restauracji, pójdź do polskiego hotelu, pojedź w Polsce na wakacje. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Musimy kończyć niestety. Dokładnie, panie redaktorze, to godna poparcia inicjatywa. Z całą pewnością to jest element patriotyzmu także. Taki patriotyzm. I tym elementem zakończmy. Zapraszamy na nasz nowy portal albikla.com. Od środy można się rejestrować. Dziękuję bardzo. Zbigniew Gryglas był moim państwa gościem. Dziękuję, zapraszam za tydzień. Tomasz Sakiewicz. Wszystkiego dobrego. Zdrowia państwu życzę. Dziękuję bardzo. Thank you.